Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dziś przed nami test dwóch nowych zestawów wierteł firmy Parkside. Jedne to wiertła Forstnera, natomiast drugie wiertła frezujące. Zapraszam! Oczywiście te rodzaje wierteł nieraz już były w Lidlu, ale w zupełnie innych opakowaniach. Były to takie przeźroczyste blistry. Osobiście pamiętam test wykonany na kanale Olo76, na którym właśnie te wiertła Forstnera wypadły dość blado. Tak więc nie wiem, czy te nowe opakowania mają poprawić komfort korzystania z tych wierteł, czy też ukryć tę bladość. Ale to o tym zaraz przekonamy się w teście. Jeden i drugi zestaw składa się z 5 elementów. W przypadku wierteł Forstnera mamy tutaj średnicę 15, 20, 25, 30, 35 mm. Natomiast w przypadku wierteł frezujących mamy 2 razy 4 mm, raz 5, raz 6 i raz 8. 2 razy 4 chyba z tego powodu, że one po prostu najczęściej będą nam się łamać. Producentem czy też importerem jednego i drugiego zestawu jest niemiecka firma Owim. Przynajmniej taka podana jest na etykiecie. I zaczniemy może od wierteł Forstnera, a później przejdziemy do wierteł frezujących. Tak wygląda plastikowe pudełko. Tu jeszcze raz mamy podane średnice wierteł, jakie mamy w zestawie. A po otwarciu tak prezentują się nasze wiertła. Każde z wierteł chronione jest dodatkowo takim plastikowym kapturkiem, który właśnie zabezpiecza samoostrze. Tutaj niestety na pierwszy rzut oka wydaje się, że te krawędzie niewiele zmieniły się od poprzedniej wersji. Dalej występuje grat, czyli taka zawilka w postawie w procesie ostrzenia. I niestety tą zawilkę będziemy musieli usunąć, najlepiej skrobakiem, aby tymi wiertłami w pełni komfortowo móc wiercić. Zobaczmy drugie, bo to 35 może jeszcze o niczym nie świadczy. Teraz tutaj średnica 30 mm, ale no tutaj wygląda już trochę lepiej. Tamto dosłownie nam palec zahaczał o te krawędzie, to tak jak w przypadku właśnie tego miejsca, czy w przypadku tej krawędzi. Tutaj wszędzie właśnie ten grat występuje, także haczy tak nieprzyjemnie. Natomiast tutaj wygląda to trochę lepiej. No zobaczymy zresztą podczas testów, jak się będą sprawowały. Kolejne wiertło 25 mm. Podobnie bardziej do tego 30 niż do tego 35, które na razie najgorsze wrażenie robi. Weźmy następne. To jest wiertło 20 mm. O, i tutaj niestety ta krawędź już czepia się bardzo podobnie jak właśnie w przypadku tego 35 mm wiertła. Także również będzie ono wymagało jakiegoś czyszczenia. I z kolei ostatnie 15 mm. No tutaj też niestety to czyszczenie będzie konieczne. Teraz jeżeli chodzi o sposób montażu tych wiertł do wiertarki, to w zależności od jego rozmiaru mamy kilka średnic. I tak na przykład to wiertło możemy zamontować do wiertarki o futerku 10 mm, dokładnie 10,5, ale możemy włożyć na przykład do takiej małej wkrętarki Niteo i ona tutaj bez problemu nam się zablokuje. Zaraz to zrobię. Ok, pewnie się trzyma, także nie ma tutaj żadnych problemów. Z kolei ta większa średnica będzie bardziej adekwatna do montowania w wiertarkach stołowych. Ona ma 12 mm. I po prostu ten chwyt będzie pewniejszy. Te wiertła nie będą nam się ślizgać. Natomiast jeżeli chodzi o te mniejsze wiertła, to tutaj ta węższa krawędź tego czpienia ma 9 mm. Także już do każdej wiertarki wchodzi. Natomiast ta większa dalej 12. Tutaj jest podobnie. 12, 9. Weźmy jeszcze tą najmniejsze. Natomiast tutaj mamy 11 mm. A z kolei w tym miejscu też 9. Także nie wiem, czy to jest celowy zabieg, czy po prostu jakaś tam niedokładność, która powstała podczas procesu produkcyjnego. Ok, wiertło 35 doprowadzone jest już do porządku. Te krawędzie są w tej chwili w miarę czyste i zamontowane w wiertarce stołowej również firmy Parkside. Tak więc wywiercimy za chwilę otwór w tej kantówce i zobaczymy, jak długo nam to zajmie. Wiertarka ustawiona jest na 500 obrotów, czyli minimalną jej wartość. No przy takich dużych średnicach raczej nie warto wyższych obrotów stosować. Ok, zaczynamy. Nie jest źle moim zdaniem. Krawędzie wyglądają czyściutko. Zobaczmy w tej chwili, jaka jest rzeczywista średnica.
mamy dokładnie 35 mm, czyli tak jak zakładał producent. Średnica 35 jest na tyle istotna, że właśnie do takich otworów później montowane są standardowej wielkości zawiasy do mebli. Tak więc takie wiertło na pewno podczas domowego majsterkowania będziemy mogli wykorzystać. Ok, przetestujmy w takim razie jeszcze wiertło 25. Wywiercimy również w tej samej kantówce co ten poprzedni otwór, tylko tym razem w poprzek. Również bez problemu. Ostatnim testowanym z tego zestawu będzie 30 mm. Ja w tym wiertle nie poprawiałem tych krawędzi. Ono zresztą miało je chyba najlepsze. Także zobaczymy, czy tym również będzie się dało prawidłowo wiercić. Ta sama kantówka. Znowu z innej strony. I ruszamy. Tu już pełna głębokość, trociny nam się nawinęły. Jak widzicie, naprawdę głęboki otwór, a zamocowane za tą szeroką część tego czepienia można było zamontować jeszcze niżej i wtedy ten otwór byłby jeszcze głębszy. Dobra, sprawdzamy średnicę po raz kolejny i tutaj mamy, no tutaj mamy ciut więcej tak naprawdę. Mamy w okolicach 30,2 mm. Teraz jeszcze 35 w poprzek słoi. Jak widzicie, również bez problemów i w poprzek wierci się zdecydowanie lepiej niż wzdłuż. No, spotkaliśmy się dokładnie na przejściu, dosłownie tam milimetra zabrakło i powstał taki fajny krążek. Tak więc czas na pierwsze podsumowanie po tym krótkim teście i takim wstępnym oglądaniu. Mimo dość niekorzystnych wrażeń, jakie te wiertła sprawiały na początku, po przeczyszczeniu krawędzi całkiem fajnie się nim wierci, a biorąc pod uwagę, że taki zestaw kosztuje 20 zł, to myślę, że jest godny polecenia. Dobra, pudełeczko sobie zamykamy, ono zostanie na pewno u mnie, gdyż zamierzam te wiertła wykorzystać podczas toczenia na tokarce. A teraz przejdźmy do wierteł frezujących. Pudełko wygląda dokładnie na tej zasadzie, jak było z wiertłami Forstnera, czyli na opakowaniu mamy podane średnice wierteł, które są w środku. Wyglądają one w ten sposób i może przyjrzymy się temu największemu wiertłu 8 mm. Tu będzie można zauważyć najszybciej jakieś mankamenty. Wiertło wykonane ze stali HSS z powłoką tytanową. W przypadku tych wiertł Forstnera tam była stal węglowa, stopowa, również według zapewnień wysokiej jakości. Tutaj ciężko zauważyć jakiś mankament. Krawędzie wydają się ostre, tak więc to wiercenie powinno być prawidłowe, gdyż to wiertło, jak widzicie, składa się z dwóch elementów. Pierwszy jest to element, który nam nawierca otwór i później możemy tutaj tą dalszą jego częścią frezować na boki. Może służyć do poszerzania otworów, czy też wykonywania jakichś wzorów, bądź też prowadnic. Pozostałe wiertła również prezentują się w podobny sposób. No nie widać tu jakichś większych mankamentów. Zobaczmy w takim razie, jak to wszystko sprawdzi się podczas testu. Poszerzanie otworów możemy oczywiście wykonywać z ręki, wkrętarką czy też wiertarką, natomiast do bardziej precyzyjnych prac należy wykorzystać wiertarkę stołową, a najlepiej wyposażoną jeszcze w stół krzyżowy. Ja na razie wykonam otwór, będziemy testować dokładnie ten sam klocek, który nawiercaliśmy tymi wiertłami Forstnera i ja w tej chwili tutaj wykonam otwór w głąb. Przeszło oczywiście bez problemu. I teraz tak, zmienimy prędkość na wyższą, ponieważ frezowanie generalnie wymaga wyższych prędkości.
I ja jeszcze dodatkowo podniosę ten element do góry, tak aby można było go tutaj fajnie sobie prowadzić i żeby tutaj powstał taki rowek w jedną, jak i w drugą stronę. Prędkość zmieniono najwyższą, 2500 i zaczynamy. Ok, udało się. Nie był to oczywiście za bezpieczny manewr i nie wyszło tak równo, jak powinno wyjść. Generalnie są lepsze urządzenia do frezowania, jak choćby frezarki górnowrzecianowe. Ale oczywiście w ramach jakiejś tam sytuacji awaryjnej takim rozwiązaniem też możemy sobie poradzić. Warto by to było oczywiście zamontować na stole krzyżowym, tak aby to prowadzenie było pewne, aby nie wychodziło właśnie w taki sposób, jak teraz widzicie na ekranie. Ok, sprawdźmy w takim razie, jak to wiertło będzie dawało sobie radę podczas takiego normalnego poszerzania otworów. W takiej sytuacji czasami się zdarzają, wykonamy jakiś otwór, jest za mały, nie mamy większego wiertła, nie zależy nam bardzo na precyzji i chcemy go po prostu powiększyć. I ja teraz za pomocą tej wkrętarki będę to robił z ręki, ale to będzie bezpieczniejsze niż ta operacja, którą widzieliście przed chwilą, ponieważ będę trzymał urządzenie, a nie materiał. Dobra, zaczynamy. Ok, jakoś to idzie, szału nie ma oczywiście, ale w jakiejś sytuacji awaryjnej na pewno tym wiertłem damy sobie radę lepiej, niż abyśmy chcieli taki otwór rozwiercać za pomocą zwykłego wiertła pozbawionego tej krawędzi frezującej. W takim razie czas na podsumowanie ogólne. Tak jak mówiłem przed chwilą, wiertła Forstnera na plus po wstępnej obróbce tych zadziorów da się z nich naprawdę korzystać i myślę, że nieraz zobaczycie je na moich filmach. Wiertła frezujące nie wywarły na mnie aż tak mocnego wrażenia, ale do jakichś sporadycznych prac na pewno się przydadzą. Zresztą za cenę 20 zł mogą sobie tutaj spokojnie leżeć i czekać właśnie na jakieś takie zadanie specjalne. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapki w górę, o ile Wam się podobało. I nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się.